A nie ma dnia. O, jeszcze pada. Super. Wiecie co? Ja nie mam siły. I ja sobie piszę teraz komendę weather. Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Moi drodzy, słuchajcie, widzimy się już po nowym dniu, nowym kolejnym odcinku z serii Minecraft Hardcore 3. Moi drodzy, słuchajcie, zaczynamy ponownie odcinek. Jak pamiętacie, skończyliśmy na tym, że padał deszcz i niestety nam deszcz tu bardzo przeszkadzał i się robi ciemno. What? Co to jest? Ja to widzę. Wow, szkielet złotej zbroi. Oj, super. Oj, super. Bardzo fajnie. No, super. Super. Dobra, słuchajcie, już wracamy ponownie. I kontynuujemy dalej odcinek, słuchajcie. No i słuchajcie, idziemy dalej. Tam było, jak widzieliście, przed chwilą pokazałem początek, musiałem przerwać, bo po prostu bo noc się pojawiła i no już musiałem przeczekać te kilka godzin. Więc słuchajcie, nie będę tutaj tak sobie tutaj czekać na to. Najlepiej to pustyni pójść i słuchajcie, szukać tych surowców, bo widzę, że tu będzie na łatwiej znaleźć. Mam nadzieję, że ten deszcz też tam pada, bo nie chciałbym no już mieć deszczu. Bardzo bym poprosił. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, że te chmury wam tutaj nie ma tutaj chmurek. Jak możecie na to zwrócić uwagę, albo zwróciliście już na to uwagę, to po prostu słuchajcie. O! Strzała po nim została. Nie będę tam wchodzić. Szukamy jakiegoś dobrego lądu, takiego, żeby było można jakoś tam dostać się na tą wysepkę. Jaką wysepkę? Jaskini mówię, Jezu, co ja gadam. Wow, co to jest? Mięso. Nie, mięso. To jest zgniłe mięso. No, szukamy kopalni, moi drodzy. Muszę znaleźć jakieś surowce, żeby przetrwać tutaj. Jak również to mówiłem. Wow, coś się zbugowało. Wow, jaka jaskinia. O, wiecie co, tak zróbmy. O! O, dobra, wiecie co, tak zróbmy, żeby to wszystko spływało. Jeszcze nie wiem, jak to się pływa do końca. I nie muszę trochę wysokować, żeby. Wow! Wow, 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 dobra, ostrożnie z tym wodą. Naprawdę, musimy uważać. Dobra, wiecie co, zacznijmy już kopać. Nie będę tutaj chyba czekać. O, jest węgiel nam, o super. Słuchajcie, ale znaleźliśmy fajną kopalnię, widzę. Mam teraz nadzieję, że nie zginiemy tutaj głupio. I teraz słuchajcie, jak każde itemy, które wydobywam, to słuchajcie. Oczywiście, słuchajcie, teraz będę je tutaj gdzieś tutaj sobie zrobię bazę taką małą. Taką przystań, żeby mieć tutaj przynajmniej możliwość do tego robienia. O, dobra. I teraz słuchajcie, nie możemy zginąć. Po żadnym pozorze nie możemy zginąć. Bo jeśli zginiemy, no to będzie super. Nie fajnie. Oj. Więc słuchajcie, musimy tu przetrwać. Najpierw to sobie odświećmy tutaj wszystkie te kątki, zakamarki jakieś niepotrzebne. Widzę, że to nie jest duża jakaś jaskinia. Tutaj też widzę, że żelazo jest. O, słyszę małego zębiaka gdzieś. Tylko pytanie, gdzie to jest, bo żeby tutaj nie dać się mu pożreć. Nie ma to jakiejś dziury, dobra, widzę, że nie ma. Więc możemy kopać dalej. Może to jest jakaś jaskinia po bok, więc musimy uważać. Bardzo ostrożnie kopać wszystko. I dobra, słuchajcie, kopiemy sobie tutaj, słuchajcie, szukajmy. Wiem, że może to być trochę nudny odcinek, ale taka potrzeba jest taka, żeby po prostu mieć te surowce. Słuchaj, to możemy wziąć te bloki, nie powiem, bruk. Te, powiedzmy, kawałki tego, co zostało, mniej więcej. No, to sobie zróbmy taki przystanek mniej więcej. Jak będziemy tu wchodzić, to sobie wyjdziemy po prostu. Słyszę zombiaka po lewo. Ale mam nadzieję, że tu nie ma jakiegoś przejścia.
jakoś coś tutaj nie widzę. No i to byłaby płatka, powiem szczerze, żebyśmy tu nie wyszli nawet, jeżeli tu już by na pewno tu nie wyszedł, jakby coś mi tu goniło. Aha, żwir. O nie, to jest żart jakiś. To jest żart, naprawdę. Kolejny raz pada. Nie wiem, zaraz stracicie cierpliwość, użyję komenty, żeby nie padało, naprawdę. O, jest żelazo, dobrze. Dobrze, jest żelazo, żelazo. Żelazo. Tararara. Tararara. O, słyszę zombiaka coraz bliżej. No, ja się zamoruję. No naprawdę, ja się boję. Jest po lewo, centralnie, po prawo, znaczy jest pod centralnie po prawo. Obok mnie. Obok mnie tu stoi. Słyszę go. Ostrożnie, nie chcę tego kopać. Nie chcę tego kopać. Jest centralnie lewo. O, nie, nie, nie. Wow, to nie wiedziałem, że tak można. O, dobra, już wali pewnie runem. Dobra, co mnie to dobrze nie popada trochę. Znaczy nie dobrze, bo... Okej, okay, dobra. Ostrożnie bądźmy. Oho, dobra, widzicie tą jaskinię? Mhm. Pytanie, czy nie będzie się na mnie gapić. Wiecie co? Zrobimy tak. Jeśli na mnie się będzie gapić... Okej. Okej, dobra. Popiemy dalej. Na razie nam nie wyskoczył. Nie jest jakiś chętny do zainteresowania. Ale jeszcze nie ma go. Dobra. Dobra, dobra rzecz. O, dobra, słuchajcie, łatwo poszło, na szczęście. Bałem się, że to będzie takie otwarte. Że nie wiem, tego Opifajna naprawdę by się teraz przydał. Pomógłbym tutaj ogień, nie musiałbym kłaść tej pochodni za bardzo, ale tam nie widzę na razie jakiegoś potwora. Mam nadzieję, że tam nie ma go. Słuchajcie, no ostrożnie, naprawdę to trzeba być ostrożny. Co się robi? Jest tam po prawo, jak posłyszę, nadal. Dobra, dobra, zamurowaliśmy to. Na razie tam nic nie widzę, ale bądźmy ostrożni, naprawdę. Nigdy nie wiadomo, co jest. Dobra, ja nic tam nie widzę, ale jest tam zombiak, słyszę go dobrze. Dobra, słuchajcie. Okej, widzę, że na razie to jest bezpiecznie, więc możemy iść na spokojnie, słuchajcie, kopać sobie. Więc myślę, że tam nic nam tu nie zaatakuje, jak dopóki sobie tutaj nie doprowadzimy do tego stanu. Na razie, słuchajcie, możemy być spokojni. O, jakiś lag był, opóźnienie. Wiecie co? Ostrożnie, naprawdę ostrożnie jest tutaj, bo tutaj nie ma żartów. Ten zombie, jak mi wyskoczy, tego nie zabije. To go nie zabije, słuchajcie, nie da rady. Nie ma szans nawet, żeby go zabić. Dobra, zamurowałem i już więcej tam nie będę wchodzić. Nie mam pochodni, więc... Dobra, teraz musimy się pewnić, czy jest bezpiecznie wyjście. Czy możemy wyjść nawet, bym powiedzieć. Ta woda nie rozprasza tak, aż jak kiedyś było, że trzeba... O, dobra. Dobra, widzę, że ona rozprasza tu nadal, robi tam swoje. Dawaj!
Oj! O, dobra, udało się. Ha, widzę, że mamy dużą jaskinię, którą będzie dużo trzeba zbierać. Mamy jeszcze, słuchajcie, 10 minut na ten odcinek. Dodatkowo dodam 3, no to jeszcze 12 minut mamy za tamten odcinek, który był. No i słuchajcie, żeby było, musimy bardzo ostrożnie uważać, co teraz robimy. Bo jeden błąd i naprawdę wszystko może się porąbać. Fajnie byłoby znaleźć lawę, bym mógł ten generator z tego stał nadrobić, czyli kamienia nieskończoność bym mógł wydobywać. Tylko musiałbym żelazo potrzebować do tego, czyli muszę wiadro zrobić, ale na razie nie jest taka potrzeba, bo widzę, że nadal nie mamy tego, co byśmy chcieli. Tutaj możemy pójść, tylko się boję, że zaraz ten jakiś creeper mi podjedzie i mnie rozwali. Dobra, słuchajcie, zrobimy to. Ryzykuję bardzo dużo. Dobra, na szczęście można tu położyć blok. Ale widzę, co bym zszedł na razie jeszcze i jeszcze bym położył tutaj takie coś, żebym tu mógł... słuchajcie, ty też muszę świecić to, bo boję się, że jak się idzie, cholerny skór mi się tam zrespi. Super, nie mamy drewna. Brawo, nie wziąłem drewna. Wiesz co, ja nie będę ryzykować, żeby tu wychodzić, więc no już poczekamy sobie trochę chwilę, więc dobra, lecimy z tym. Ja się tylko zamaruję, żeby coś mnie zabiło. Coś słyszę, ale nie wiem. Nie wiem, czy to jest woda, czy to jest woda, która wpływa, albo ten deszcz. Więc poczekamy sobie na chwilę i myślę, że będzie dobrze. Okej, moi drodzy, przed chwilą wróciłem, teraz zobaczyłem, że przestało padać, więc może będzie okazja teraz, słuchajcie, wyjść stąd. Najprędzej jak możemy. No i jest noc niestety. Ojojoj, niedobrze właśnie, bo ja chciałbym to zrobić w dniu. Akcję szybką. Jeszcze mamy, słuchajcie, 11 minut odcinka. I nie jestem zadowolony, bo muszę, wiecie, wam tutaj jeszcze to wydobyć trochę. Więc słuchajcie, możemy nawet to zacząć rozpalać. Myślę, że coś idzie, nie? Szczęście, że nie, oby nie. Żebym się mylił. Zgadzam się, że szkielet tam stoi. Widzicie, teraz się naprawdę skupiłem i naprawdę trzeba się naprawdę skupić, żeby nie zginąć, głupio. Dobra. Więc nieźle, słuchajcie. Skoro, że nie mam tego właśnie... W jakiej tu jesteśmy pozycji? Aha, jesteśmy w tej pozycji. Czyli jeszcze niżej to byśmy, nie wiem, jeszcze tak 10 bloków niżej to byśmy mogli trafić na diamenty, jak dobrze pamiętam. Szansa jest na to 5%. I teraz mi się zdarzyło w pierwszym sezonie hardcore, że tak zeszłem bardzo głęboko. Znaczy nie tak było głęboko. Byłem chyba 12 metrów tam, znaczy metrów, no, byłem 12 klatek niżej, nawet może 30 nawet, może powiedzieć, trochę. Ale kiedyś mi się zdarzyło, że kopałem, grałem sobie kiedyś tak normalnie bez nagrywania i mi się trafiło, że 12 bloków i znalazłem, słuchajcie, diament. Nie wiem, jak to wam tłumaczyć. Ale tak było. Okej. Okej, diament, ten węgiel jest. No, tutaj nie będziemy robić tutaj jakiegoś dziwnego postoju. Przesunęka. Małego nadal. No i słuchajcie, myślę, żebyśmy tutaj się trochę obunkrowali tutaj. Nie chcę tutaj być tutaj jakoś dziwnie zjedzony przez kogoś. Nie mam zamiaru tutaj ani chwili by tu zostawiać. Zostać, więc na razie to zostawimy tak. Zostawmy to, co robimy tak sobie, o kurde. Zostawmy tak sobie na razie, zróbmy to sobie tak, żebyśmy mieli jakąś osłonę, jak w wszelki wypadek, by ktoś mnie chciał mnie zjeść, to przynajmniej zawsze coś zatrzyma, co nie? Żebyśmy się teraz coś nie pojawiło. To byłoby ciekawe już. Deszcz, potem potwór mi się pojawia przed nosem, co nie? Niezłe byłoby, co nie? Dobra, połóżmy sobie tak to. Żelazo. Całe żelazo, które zebraliśmy, ten węgiel. Niech idą tutaj.
Manewrujmy się tutaj na razie. Nie będę ryzykować żadnym pozorem. Jakby jakiś creeper mi tu skoczył, mi spadnął, to naprawdę nie byłoby ciekawe. Też bym powiedział, że byłoby to już żenujące. Dobra, sztabka żelaza. Ale fajnie, że raz zrobili. Też taki odświeżony. Mam ciekawy, jestem, że zbroje też odświeżyli. Mamy czekać, 20 sztabek żelaza będzie. To 5 na pewno pójdzie na hełm. Klatkę na chyba 8. 7 chyba pójdzie na klatkę. No to już zabiera nam całe 27. Czyli 7, tutaj nam jeszcze 5, to 15. Buty 4, to 11. Spodnie chyba 6 nawet, 7, nie, 8 zbroja. No to 4 mi sztabki żelaza zostanie. Czyli na kilo chyba powinno mi starczyć. Tak, nie wiem, czy się nie pomyliłem. No tutaj 7, czyli na 8 będzie cała zbroja. To 9, nie wiem, czy będzie. No tak, 9. To może mi nie starczyć. Ale zróbmy sobie klatkę na razie. Kurde. Zapomniałem na już. Chyba 8. 8, dobrze, dobrze mówiłem. 8. Już myślałem, że 9. O, jak też fajnie zbroja oświeżona. O, fajnie, nie widziałem jej nawet, ale fajnie zrobili ją. Oświeżona taka trochę widać nawet. Sam raz. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze 7 minut na odcinku. Więc słuchajcie, nie jest ciekawe. Nie jest ciekawie, bo musimy zrobić kilo sobie zaraz. Razy. I iść tam dalej głębiej. Ale nie mam jak, ponieważ muszę mieć dzień, a nie ma dnia. O, jeszcze pada! Super! Wiecie co? Ja nie mam siły. I ja sobie piszę teraz komendę weather clear i ja wyłączam pogodę. Bardzo przepraszam, ale nie będę się walił po 3 minutach już pod pogodą. Ja już nie mam cierpliwości, naprawdę. Ja wiem, że to jest trochę niemiłe, takie trochę niefajne, ale słuchajcie, ciągle w każdym odcinku będzie mi teraz padać deszcz, więc sorry, nie. Zobacz, co się dzieje. O Boże. Więc słuchajcie, będę wyłączać. Mam maksymalnie 3 na to szanse. Na to 3 razy będę mógł wyłączyć tą pogodę. Jeśli wyłączę 3 razy, słuchajcie, no to każdy jeden odcinku, tak to muszę poczekać jedną pogodę. Mój pies, co chcesz? Co? Chwila, muszę chyba przerwać na chwilę. Dobra, słuchajcie, jeszcze zostało nam tutaj 5 minut odcinka. Już wróciłem, tak, już jestem ponownie. No dobra, słuchajcie, robimy teraz sobie tak. Mamy klatkę zbroi, mamy teraz 100. Może starczy jeszcze nam na spodenki, ale nie wiem. Taki myk szybki. No dobra. Tak do końca nie zapomniałem Minecrafta, spokojnie, ja to pamiętam. I jak mówiłem, starczy nam, na szczęście nam starczyło, słuchajcie, na naszą... na kilo starczy nam na szczęście, więc słuchajcie, to my się tu zbieramy. Co na razie nie będziemy tutaj zostawiać. Tu słyszę pająka gdzieś. O, i już tu siedzi nasz bidolczek. Dobra, wiesz co, ja chętnie go... Cię chciałbym wydolnąć. Uchnął w wodzie. Jest dzień. Oj, po tobie, kolego. Po tobie. O, ty mendo. Dobra. Dobra, słuchajcie, my się teraz wynurzamy stąd. Najprędzej stąd uciekamy, jak możemy. Wiem, dlaczego się pojawił. On się pojawił tam z... Oła! A, dobra, zapomniałem, że powietrze. O, ale fajnie zrobili, że... A, to nie, od razu się... Więc słuchajcie, no kurde, nie jest ciekawie. No i to bardzo fajnie zrobili tą animację pływania, bo
Słuchajcie, możemy sobie szybko się przemieszczać, co nie? Teraz w tym momencie. Ale nie mam tego siesierki, no nie wziąłem. Nierozsądnie, nie wziąłem. O, słuchajcie, mam na ważniejsze, mamy zbroję. Udało nam się znaleźć zbroję. Jeszcze mam 3 minuty, słuchajcie, odcinka. Mam na ważniejsze, że mamy zbroję, słuchajcie. I teraz możemy być naprawdę groźni na tych potworów. Możemy przynajmniej wytrzymać trochę ich ataki. Wytrzymałość trochę nam się zwiększyła, tak powiedzmy. I teraz możemy z nimi, słuchajcie, igrać. Możemy teraz, słuchajcie, się bić na Edermanem. Jeśli teraz, bo Edermany są naprawdę cholernie kawał gnojów, naprawdę. Ja dobrze pamiętam i ja nie chcę jeszcze raz przeżywać z nimi jakąś tu przygodę wielkatną. To sobie zniszczymy, bo ja nie chciałem tego kłaść, tylko chciałem jeść. Więc słuchajcie, tak. O nie, no szkoda, dobra, jeszcze raz słuchajcie. Jeszcze raz komendant da tej chwili Peter. Nie będę z tym się martwić, słuchajcie. To jest naprawdę, wiem, że to jest niedobre, co robię. Ale ja nie będę tak się bawić, sorry. Ale nic nie ma. To jaskinia, która może mnie zabić, więc wolę nie chciałbym. Dobra, pytanie, gdzie jest właśnie to wszystko, co ja miałem? Ta cała jaskinia chyba tam była. Tam było, co nie? Chyba tam. Dobra. Jedzenie mi zaraz zacznie znikać, a ja nie chcę tego. Mamy jeszcze trochę tych jagód, więc jagody mi się sprawdzą. Wow, ale bym skoczył. Mam nadzieję, że mi kibicujecie trochę. Że nie zginął tak szybko. Nie chcę tego oka pająka jeść. Oko pająka mi się przyda na jakieś mistury trujące, więc. Okej, dobra, jesteśmy i możemy zamurować to osobą tylko. No i dobra, zróbmy sobie to tak na razie. I dobra, mamy trochę drewno. I zróbmy sobie ten kilof. Jeszcze minuta, słuchajcie, nam została. Więc sobie zróbmy kilof. I mamy żelazny kilof. Gratulacje. Teraz musimy zrobić sobie, słuchajcie, pochoń tak kolejnie dużo jak możemy. Nie wiem, czy 4 maksymalnie, chyba 5 trzeba było mieć. Dobra, chyba tyle nam starczy, nie wiem. Oj. O, i całe 2 staki mamy, i dobrze. Teraz, słuchajcie, to chowamy. To też schowajmy i na szczęście, żeby się to też schować, na szczęście byłoby. Wiecie co, ja tu sobie kopię jeszcze kamyk, żeby mieć trochę tego miejsca. Nie było, żeby nie było tak, że potem zgniliśmy przez to, że po prostu wnieśliśmy tych kamyka i co ja gadam. Znaczy, żebyśmy mieli tutaj, jakbym zginął przypadkowo nowusz, nie chcę tego, żeby to się zdarzyło. To żebyśmy mieli, słuchajcie, jakiś przypadekowo taką deskę ratunkową, żebyśmy mieli te itemy podstawowe, bo jak zginiemy, to jak pamiętacie zasady, to nie możemy je odzyskać, tych itemów, co utraciliśmy, więc dlatego wolę mieć tutaj te itemy na wszelki wypadek. Ale moi drodzy, słuchajcie, to jest dzisiaj koniec odcinka, którego nagrywałem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Jeżeli tak, zostawcie tu łapeczkę w górę i oczywiście, jeżeli chcecie zostać widzem i dostać powiadomienia kolejnych odcinków, które będą za jakiś czas, to bardzo śmiało klikajcie ten teraz środkowy przycisk, który teraz wam wyskakuje. Ale oczywiście, moi drodzy, zapraszam was jeszcze raz na mój Facebook, bo taka mała aktywność coś teraz zrobiła, więc słuchajcie, wbijajcie na Facebook, tam będzie więcej, wszystko informacje są ciągle na bieżąco podawane, co będzie, co nie będzie, co będę realizował, co nie będę realizował, więc słuchajcie, będzie to wszystko tam pokazywane, więc zapraszam was do oglądania, a też dodatkowo zapraszam was do innych serii na moim kanale, więc dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa!